Po raz pierwszy w tym sezonie rozegrana zostanie na Służewcu dwudniówka wyścigowa. W sobotę najciekawszym wyścigiem będzie nagroda wiosenna dla trzyletnich klaczy. W niedzielę w klasycznej gonitwie rulera pobiegnie 8 czołowych ogierów derbowego rocznika w towarzystwie Moszniańskiej Immy. W wyścigu nagrodę wiosenną weźmie udział 13 klaczy, aż 3 konie zapisała trener Dorota Kałuba. Trudno jest tak powiedzieć dokładnie, która z nich jest najlepsza. Tego nie wie w tej chwili nikt. Ale teoretycznie najlepiej w zeszłym roku biegała Haiti. Aczkolwiek odniosła ona niewielką kontuzję w tej chwili i nie wiadomo, czy w ogóle będzie biegać. Jeżeli pan doktor zdecyduje, że może po tej kontuzji biegać już w sobotę, to będzie biegała i będzie jechał na niej Jockey Dul. Ona z kariery wychodzi na to, że jest u nas najlepsza. Na drugim miejscu postawiłabym Muskarynę, no bo Muskaryna też w zeszłym roku pokazała, że dobrze biegała, ale z kolei Dagara jest klaczą już bieganą. Przebiegała, zrobiła bardzo dobry wyścig i to dodaje jej bardzo dużo szans, bo koń biegany z końmi niebieganymi zawsze ma nieco większe szanse, więc w zasadzie nie ma mądrych. Muskaryna miała zimą niewielką przerwę, miała takie zabiegi weterynaryjne robione i troszkę stała i myślę, że dlatego jest w tej chwili w nieco spóźnionej formie w porównaniu do tych dwóch pozostałych. W nagrodzie rulera dojdzie do kolejnego pojedynku najlepszych w ubiegłym roku dwulatków, Tabeksa i Balszoja. Tabeks, zimowy faworyt na derby, z pewnością tanio nie sprzeda skóry. Jesienią po rezygnacji z pracy trenera Mirosława Stawskiego Tabeks trafił do stajni Studno, prowadzonej przez Dorotę Kałupę. Tabeks jest nie tylko dla mnie, ale pewnie dla wszystkich wielką niewiadomą, ponieważ zimą u pana Stawskiego odniósł jakąś bardzo poważną kontuzję i przez 3 miesiące nie trenował. W momencie, kiedy ja go dostałam do treningu w marcu, on właśnie zaczynał stępować, więc na pewno jest też nieco spóźniony z pracą. Ale ponieważ jest to bardzo lekki koń, delikatny i bardzo łatwy w pracy, w treningu, więc myślę, że jest dostatecznie przygotowany do tego wyścigu. Jeżeli jest aż tak dobry, jak ja uważam, to powinien bez problemów ten wyścig wygrać. Natomiast Nandor wydaje się mi być dużo gorszy w tej chwili, na wiosnę, bo później może się okazać, że nie, ale w tej chwili na wiosnę wydaje mi się być gorszy od Tabeksa i w zasadzie biega do pomocy, no ale w wyścigu różnie może się zdarzyć. Najważniejszym punktem niedzielnego programu była nagroda wiosenna, pierwsza z cyklu klasycznych gonitw dla trzyletnich klaczy pełnej krwi. Po wycofaniu kontuzjowanej Haiti na padok wyprowadzono 12 klaczy. Z jedynką pobiegła Tytania, wyhodowana w Krasnem Klacz, niewiele zyskała w zimowym treningu i ciężko jej będzie walczyć z najlepszymi w sezonie wiosennym. Stubniańska Dakhara numer 2 udanie zadebiutowała w gonitwie Baroneta i Goodboya, zajmując 3 miejsce po niezłym finiszu. Oznaczona numerem 3 Moszniańska Doromika uznawana jest przez wielu fachowców za najlepszą klacz w roczniku. W ubiegłym roku przegrała tylko z ogierami. Diafa numer 4, kolejna klacz z Mosznej, po niezłym debiucie, gdy zajęła 2 miejsce w wyścigu grupowym za Trevorem, próbowała swoich sił z czołówką rocznika. Kozienicka Viviana, która wystartowała z numerem 5, zaimponowała w swoim pierwszym tegorocznym starcie, pokonując niezłe ogiery drugiej grupy Manuskrypta i Istera. Andaluzja numer 6 jest niewątpliwie czołową klaczą rocznika. Podobnie jak jej matka Apenina powinna lepiej biegać na dłuższych dystansach. 7 rosyjska Mar była najbardziej zagadkowym koniem w stawce. Jej możliwości wyścigowe były trudne do określenia. Kolejna klacz, wyhodowana w Kozienicach, córka grafa Donna Grafia, nie biegała dotąd z dobrymi końmi. W tym sezonie zaliczyła udany start w wyścigu drugiej grupy. Klacz trenowana w Sopocie, Spania, numer 9, przystąpiła do wyścigu po zwycięstwie w gonitwie grupowej. W ubiegłym roku nieźle biegała w nagrodzie Eforty. 10 Marionetka pochodzi z dzielnej wyścigowo rodziny, ale ma poważne wady budowy, które utrudniają jej trening. Do tej pory biegała tylko w jednym wyścigu.
Muskaryna numer 11, czołowa dwulatka ubiegłego sezonu, źle przezimowała, co nie pozostanie bez wpływu na jej pierwsze starty. Faworytka gonitwy, oznaczona numerem 12 Sevilla, jest jedną z najlepszych klaczy wyhodowanych w Jaroszówce. W debiucie łatwo pokonała bardzo dobrego Bolszoja. Muszę tutaj widzieć, co ty... Za chwilę nastąpi start do gonitwy o nagrodę wiosenną. Jest to pierwsza z cyklu przygotowawczych prób dla trzyletnich klaczy przed derby. Później klacze pobiegną jeszcze w nagrodzie Soliny na dystansie 2200 metrów i później już derby. Klacze wystartowały, trwa tam przepychanka, na prowadzenie wysunęła się Sevilla. Jednak Sevilla pod Piotrem Słobodzianem próbuje powtórzyć sukces nagrody Baroneta i Good Boya, kiedy w ten sposób pokonała bardzo dobre ogiery na czele z Bolszojem. Nadal pierwsza Sevilla, w siotle Piotr Słobodzian, do przodu przesunęła się Donna Grafia pod Katarzyną Wojtasiak. Dalej idzie klacz Doroty Kałuby, to jest Dagara. Później druga klacz ze stajni z Sopotu, Iwony Wróblewskiej, to jest Spania. Za nią galopuje Andaluzja. Tuż przy Andaluzji idzie Viviana pod Heleną, nie, to jest Mar, klacz rosyjska. Dalej idzie Diafa, jeden z koni ze stajni Stanisława Zięciny pod Rumenem Panczewem. Stawkę zamyka Doromika. Wyjście na prostą. Pierwsza idzie Sevilla, tuż przy niej Donna Grafia. Sevilla, Donna Grafia, polem próbuje ruszyć Spania. Sevilla, Donna Grafia, Spania. Te trzy klacze na razie są w walce, ale to dopiero połowa prostej. Sevilla, Donna Grafia, Spania i polem Andaluzja. Sevilla, zbliża się do niej Donna Grafia pod Katarzyną Wojtusiak, pod Katarzyną Wojtasiak. Na prowadzenie wychodzi Donna Grafia. Wielka sensacja. Donna Grafia, Sevilla, polem Andaluzja. Donna Grafia, Andaluzja. Donna Grafia, Andaluzja i w środku Doromika. Donna Grafia, druga jest Doromika, trzecia Andaluzja i czwarta będzie Sevilla. Dyspozycje od trenera dostałam takie, żeby jechać na trzeciej, czwartej pozycji, nie w środku stawki, nie na końcu, raczej na początku, żebym później nie miała kłopotów na przykład z wyprzedzaniem odpadających koni. To po starcie się ułożyło tak, że mogłam jechać na drugiej pozycji. Pojechałam zaraz za Sevillą, no i wydaje mi się, że dobrze wyszło. Udało mi się wygrać ten wyścig. Króciutko chciałam powiedzieć, że to jest rzeczywiście największy sukces zarówno jeźdźca, jak i mój. Myślę, że nie ostatni, a na pewno jest ten sukces o wiele większy niż w najlepszych czy najbardziej fantastycznych snach miałem dzisiejszej nocy, więc to zwycięstwo po prostu jest łatwiejsze niż myślałem. Myślę o niej, że z niej jest kawał cwaniary, bo jak się do niej wchodzi, to od razu chce cukier. Jeśli chodzi o jej możliwości, no po dzisiejszym wyścigu można tylko oczekiwać czegoś lepszego. Przypominam, że czekają nas jeszcze wielkie wyścigi. Ten wyścig jest pierwszym z tak zwanych klasycznych wyścigów. No zobaczymy. Jesteśmy dzisiaj na pewno podbudowani, na pewno pełni nadziei na następne sukcesy.